również fachowcem od lasów, pan drzew, to również jest też pan pszczelarzem. I interesuje nas rzecz tego typu. Jakie drzewa szczególnie preferują pszczoły, jeżeli chodzi o zbieranie produktów na miód? Generalnie takim najbardziej pożytecznym drzewem są lipy, drobnolistna i szerokolistna. Później akacja. Następnie drzewa jesienią wydzielają spać. To właśnie głównie jodła i dęby. Wtedy też jest duży pożytek dla pszczół. Mówi pan o słowo wydzielają. Co to jest spać? To jest wydzielina mszyc, które wtedy intensywnie żerują, nakuwają liście i gliwie drzew. Wydzielają taką wydzielinę, bardzo słodką, i pszczoły to zbierają i przerabiają na miód. To znaczy, że pszczoły leczą te liście? Zbierają wydzielinę mszyc. Aha, ale mszyce... No to one tam pewne nagryzają, pewne, ale to nie jest to, żeby powodowało jakieś szkody generalne dla drzew. Ale najważniejszymi właśnie są lipy i akacje. Stąd mój pomysł był na tym zebraniu w grudniu pszczelarskim, żeby zwiększyć ilość nasadzeń drzew lipowych. I załatwiłem sadzonki dla pszczelarzy w tym roku i 150 sadzonek pszczelarze zaoferowali, że posadzą gdzieś koło swoich pasiek. Byłem u pana prezesa i właśnie on powiedział, że te sadzonki praktycznie zostały już rozdzielone i mówi, że już zostały posadzone. To jaki jest okres, gdzie można sadzić? Do kiedy można sadzić? W tej chwili właśnie wiosną sadzimy. Można też sadzić późną jesienią po wegetacji drzew liściastych. Też sadzonki. To jest tam sierpień, wrzesień. Czy jeszcze... Najlepsze udatności w przyjęciu są wiosenne. A czy jeszcze nadleśnictwo planuje jakieś dalsze przekazywanie tych sadzonek? Jeżeli będą chętni, to jak najbardziej. Z tym, że tak bym proponował nasadzać inne gatunki. Bo na samej lipy też jest pewien okres kwitnienia i można by jakby zwiększać. Mam na myśli tutaj sadzenie, może w przyszłym roku, sadzenie takiego krzewu śnieguliczki, która bardzo długo kwitnie i bardzo korzystna jest dla pszczół. Gdzie można sadzić te śnieguliczki? Śnieguliczka na każdej glebie potrafi rosnąć i nie ma specjalnych wymagań, tylko byle słońce było. I ma bardzo długi okres kwitnienia i jest bardzo korzystny dla pszczół. To znaczy, czy na rowach, czy gdziekolwiek? Gdzie można na rowach, można na skarpach, można na wolnych miejscach, nieużytkach nawet. Ja w tym roku sobie ukorzeniam, to razem żona mi pomaga ze względu na w tej chwili na moje dolegliwości. Narobiłem sobie sztobrów, około ponad 200 sztuk jest w tej chwili ukorzenionych. Założyłem sobie tu taką małą szkółkę. I być może, jeżeli się to po ukorzenia dobrze, no to część nam pszczelarzą i nasadzą gdzieś koło swoich pasiek. Jakie jeszcze drzewa się nadają dla pszczół, żeby je to... Znaczy generalnie same drzewa to oprócz lipy i tej akacji, która jest bardzo miododajna, sporo krzewów. I takie, bo generalnie sady, tak każdy opowiada o sadach, ale sady mają, nie mają dużej wydajności miodnej. I bardzo krótki okres kwitnienia jest. Natomiast dużo krzewy, na przykład maliny, czarna porzeczka, dużo daje nektaru dla pszczół, bardzo pożyteczny. No i oczywiście dużo roślin, różne miodunki, facelia, przegorzany, jest dużo różnych roślin, które o bardzo dużej wydajności miodnej. No i w tej chwili mamy bardzo rozpowszechnione nawłoć amerykańska, która bardzo dużo rośnie na nieużytkach, jest bardzo ekspansywną rośliną w tej chwili. Jesień nawłocią to kwitnie nawłość niesamowicie i są hektary leżą tego na tych różnych nieużytkach, posiała się sam. I późną jesienią wrzosy tutaj w naszych lasach
sporo jest powierzchni z wrzosem i też można dowozić ule z pszczołami na to pożytki. A czy, bo jak rozpoczynał, bo pan jest również pszczelarzem, jak zaczęła się pana przygoda z ulami? Czy to trudno jest założyć taką pasiekę? Bo rozmawialiśmy z panem prezesem i mówi, że ludzie, że młodzi ludzie nie garną się do tego, do tej profesji. Pan, co prawda, mówi pan, że już do wieku tak zwanym dojrzałem pan zaczął. Czy trudno jest to rozpocząć? Trudno jest, bo nakłady są bardzo duże. Ul kosztuje w tej chwili jakieś 250 do 300 zł, pusty. Do tego trzeba kupić rój, który też kosztuje jakieś 200, odkład 150-200 zł. Także nakłady są już bardzo duże. Do tego potrzebne dużo sprzętu, takiego profesjonalnego. To są dosyć duże nakłady, żeby rozpocząć, że tak powiem, od zera. Z reguły przekazywane są pasieki z pokolenia na pokolenie i dziad już stary jakby wdraża w tą profesję wnuczka i to tak z reguły się odbywa. No ale a ja zachęciłem się poprzez znajomość z panem Fitą, to jest pan pod Lututowem, który ma bardzo dużą pasiekę i w okolicy tej pasieki mieliśmy opryski 2 lata temu w lasach. Stąd jakby mieliśmy tam pewne uzgodnienia, jak daleko można się posunąć z opryskiem lasów. I miałem z nim rozmowy i on tak mnie zachęcał. No i w końcu łapnąłem tego bakcyla. Oczywiście miałem wujka leśniczego, który też miał pszczoły i w młodości, w dzieciństwie, jeżdżąc tam do niego, pomagałem mu tam w różnych pracach. I to tak pewnie zostało z dzieciństwa. No ale też mnie żona też trochę jakby zachęciła, bo jej dziadek miał pszczoły, to mówi, a to my też możemy teraz, jest na emeryturze, ma więcej czasu, to mi tam dużo pomaga. A czy, jeżeli chodzi o strony finansowe, czy zwróciły się panu te... Ja na razie to traktuję jako hobby, bo jest to tak ciekawe zwierzę, że można tam siedzieć, podglądać, jak one tam pracują, jak chodzą. Obserwuję też tutaj na wierzbach, na przykład w tej chwili, jak nazbierają pyłek. Na razie nie myślę o jakichś tam finansowych zyskach. Na razie to traktuję jako hobby. Ale miód? Jeszcze miodu nie zbierałem, bo ja zacząłem w lecie w tamtym roku, także wszystko zostawiłem pszczołom, nic nie zabierałem do siebie. I przezimowały, zresztą była bardzo łagodna zima, także nie narzekam, bo wszystkie pszczoły mam w dobrej kondycji. Panie namieściciel, chodzi jeszcze o sprawę taką, która jest niewielu pszczelarzy, może niewielu, ale są tacy pszczelarzy, którzy nie należą do związku i chodzi mi o choroby pszczół. Czy ta sprawa... No jest to tak bardzo poważna rzecz, bo środki ochrony pszczół no są drogawe. A tutaj przyrody nie da się oszukać. Trzeba to, co należy się zdawać pszczołom, podkarmiać, nie tylko ściągać maksymalnie miód po to, żeby mieć jakieś większe zyski, a pszczołom niestety trzeba na okres zimowli dać dużo pokarmu, żeby przyzimowały. Ten rok był dosyć korzystny, bo no nie było mrozów, także masę pszczół przezimowało w dobrej kondycji. Druga rzecz, same urządzeń pasieczysk. Jak ja tak jeżdżę, obserwuję, no to niektóre faktycznie pasieczyska są bardzo dobrze utrzymane, higienicznie przede wszystkim, a niektóre no to pożar się Boże. I właśnie te pasieczyska generalnie roznoszą choroby, bo pszczoły fruwają w odległości po 3 km maksimum, kontaktują się na pożytkach z różnymi chorymi pszczołami, mogą przenosić choroby do swoich uli, do swoich pasiek. Także jest tutaj duże zagrożenie. Druga rzecz, masowe opryski roślin rolniczych. Tutaj rolnicy, nie pszczelarze, że tak powiem, nie zwracają uwagi na powiadamianie pszczelarzy o terminach oprysków. Opryski powinny być późno wieczorami, tych rzeczy, że tak powiem, jakby tu nie jest to dograne całkowicie, żeby te informacje zostały przekazane. A jako hobbystą, tak specjalnie nie
traktuje się ich poważnie. A jest to problem, bo na Zachodzie, być może, że u nas w Polsce też, tym, że tak dokładnie to może nie jestem w stanie powiedzieć, ale na Zachodzie pszczelarzom dopłacają za zwiększenie wydajności plonów przez zapylenie pszczół i zachęcają na przewozy całych pasieczysk na użytki rolne. Mówił Pan tutaj jeszcze o takiej sprawie, jak o tak zwanej higienie. Na co należy, każdy pszczelarz powinien zwrócić uwagę, żeby w tym całym... Widzi Pan, u Pana prezesa rybki zauważyłem, że jesienią wapnuje całe pasieczysko, czego nie spotykam u innych pszczelarzy. To jest taka podstawowa higiena, bo wiadomo, chodzi się tam, pszczoły wylatują z ula, wydalają odchody, padają niektóre. Chodzi o to, żeby to zdezynfekować całe pasieczysko. Masę pszczelarzy używa ten sam sprzęt do pracy w tych samych ulach, gdzie, że tak powiem, powinno się zachowywać, nie przenosić, bo można nie zauważyć jakiejś choroby w jednym ulu, pracując tym samym sprzętem w drugim, trzecim ulu można chorobę roznosić. Masę pszczelarzy nie zgłasza zaistniałych chorób w swoich pasieczyskach. I tutaj można by ustrzec wiele pasiek przed chorobami, przez roznoszeniem chorób. No to jest bardzo skomplikowana rzecz, bo też same umiejscowienie pasieczysk, niektóre pasieczyska pozarastane, w ciasnocie utrzymane, także tutaj jest duże pole do popisu i zachowanie na pewno tych warunków higienicznych. Jest głęboki. Myślę, że na tyle na dzisiejszy dzień. Dziękuję Panu, pszczelarzowi za rozmowę. Dziękuję.